człowieku, nie masz co robić z życiem, naprawdę nie masz co robić z życiem. Jesteś kurwa głupi, naprawdę jesteś głupi. Możesz mnie nagrywać, na YouTube wstawić. Pozwalasz mi, tak? Tak, oczywiście, pozwalam tobie. A co mi zrobisz? Harnąć na pysk w celu się jebam. A wyrażam zgodę na udostępnienie, rozumiem, tak? Nie mam czasu, pieniądze, ja chyba nie mam czasu się. Słucham? Gówno, kurwa. Ja ci wytoczę proces cywilny o zniesławienie. 20 tysięcy jesteś w plecy już, kolego. 20 tysięcy zarobisz? Pozwoliłeś mi to udostępnić. No to dobrze. No to dobrze. Zostaw kurwa, bo będziemy leć chyba. Ja se pogadam i to wyjaśnię. Powiem, co kurwa ty mówiłeś o mnie. Nagrywaj se, kurwo. Co, na pały pójdziesz? Ja niczego nie... Wszystko wstaw. Zostaw. Sam se krzywdę zrobił, uderzając mnie. Pociekaj. Odejdź ode mnie, nie dotykaj mnie. Ja niczego nie... O, jest ochrona, super, jest ochrona. O, kurwa. To niczego nie ma. No, my niczego nie powiem. Ja tego chłopaka zabiorę, dobra? Nie wtrącaj się, kolego, tak? Słuchaj mnie. Ej, mnie wyzywasz od frajera, że ja się skrzyłem? Ciekawe, co na to twoja mama. Panowie, stałem sobie grzecznie pod kamerą, doszli do mnie, napadli mnie, pobili mi, zbili mi rower, ja mam wszystko nagrane, są groźby karalne. Generalnie jest taka sytuacja, że ja nikogo nie zaczepiałem, przyjechałem sobie sprzedać butelki. Nie chciano mi ich przyjąć, więc stanąłem sobie tutaj grzecznie, a panowie pod wpływem narkotyków napadli mnie i generalnie mnie pobili, ja jestem trzeźwy. Policja mi tyle, albo policją, albo sami, ja nie wiem. No dobrze. Jak jest porządek na stacji, żeby tylko na obiekcie był porządek. No właśnie nie jest porządek, no widzi pan, co się dzieje, nie? No to my nie jesteśmy od mandatu, bo... Jesteś tak kurwa jebnięty, człowieku, weź się ogarnij. Masz żółte za pan mnie nagrywa w tym momencie? No jest was trzech, więc mogę, według prawa mogę, nie? Jeżeli jest jedna osoba, to on wyraził zgodę zresztą, nie? Więc... Nie jesteśmy funkcjonariuszami na służbie, nie powinien pan nagrywać. Policję można nagrywać. Weź wspomnij w tym filmiku, co powiedzieć o mojej mamie. Swelusie jej mamie. No wspomnisz czy nie? Wspomnisz czy nie, bo mam ci kurwa... Widzi pan, to jest takie... Dobra. Jak robimy? Ja bym wolał, proponuję wezwać policję po prostu i tyle, nie? No to pan, chyba to jest swoje nagranie, gdzie nie nagrywałeś siebie, jak mówiłeś do mnie? Tak jesteś cwaniak? Ale weź się uspokójcie, dobra? Masz mnie nagrywać, panowie, weź się wstaw na Facebooka, kurwa. Macie to swoje problemy, chcecie się bić, to dzień idzie, nie tutaj. Nie w tym miejscu. No ja proponuję, że panowie wezwali policję, nie? Bo sytuacja jest taka, że to jest państwa problem, bo to jest państwa obiekt. Jeżeli pan chce wezwać policję, to proszę bardzo. Ja już wezwałam policję. Wezwała pani policję, aha. No, dobrze. Na stacji nie jest pan obiektem, więc... Dobrze, dziękuję pani uprzejmie. A oni są pod wpływem narkotyków, nie? Panowie, powinniście ich zatrzymać. Kurwo, no i co, wejdziesz na mnie, kurwa, do dzwonią. Ale patrz, sorry.
Patrz, nagrywa mnie. Nagrywa. Wytłumacz mi to wyrazy, co? Ale popatrzcie, chciał wykorzystać dziewczynę. To jest miejsce publiczne, czy stoi? Chciał wykorzystać. Nagrywaj se. Ja mam to w dupie. Jak po nagranie, nie? To coś znajdę. Sam wyraziłeś zgodę na udostępnienie. Kurwo jebana! Przecież widać, że jest pod wpływem narkotyków. Iść na policję, szmato! I tak mam piątkę za rzeczy, kurwo! No kurwę cię! Niech pan podbiera ten rower, kiedyś znalazł ten rower. Ja się spod kamery nie ruszam. Nie, ja się spod tej kamery nie ruszam, będzie... To ja tego nie ruszam po prostu, bo to jest miejsce teraz przestępstwa, tak, w tym momencie. Ten pan ma, jest karany i ma zawiasy w tym momencie i on powinien zostać w tym momencie zatrzymany i tyle. Ma pan pewność, że ma zawiasy? Tak, ma, bo się chwalił na Facebooku, nawet ma posta ze swoim tak zwanym białkiem. My nie jesteśmy odwieczeni. No ja rozumiem. Wytłumaczcie naszą pracę, my nie jesteśmy policją. A ja znam waszą pracę, wy spokojnie. No. Więc ja go nie zatrzymuję, z powrotem, nie? Nie mam podstawy na trzymanie. Dlaczego? Ty już sobie załatwiłeś temat. Ja z tobą nie dyskutuję. Co? Na psy mnie zagonisz? Sam się zagoniłeś. Ja się zagoniłem? No. Ty kurwo, frajerze. Na koszulce. Spokojnie, nie ma prawa. Pozwoliłeś przed chwilą? Przecież przed chwilą powiedział, że mam go nagrywać. Wyraził zgodę czy nie wyraził zgody? Ale on tu pokazał na psy. Ale przecież wyraził zgodę na to, żeby to nagrywać. Wyraziłeś sam zgodę przed chwilą. Sam wyraziłeś zgodę, kolego. O, dziękuję bardzo, dziękuję, groźba karalna. Dokładasz sobie do wyroku. Korzystanie dziewczyny. Dokładasz sobie do wyroku tylko teraz, kolego, już. Już siedzisz we więzieniu, to jest pewne. Ale chciałby korzystać dziewczyny nieletnią. Nieletnią dziewczynę, dwie dziewczyny. Pomówienia, to są pomówienia, nie? Dwie dziewczyny szantażowałeś, spoko, załóż mi sprawę, patrzę do kamery, dwie dziewczyny pójdą składać zeznania. Tak się wkłada ludzi do więzienia, sami się wkładają. Sami się wkładają po prostu i tyle, nie? Zgłaszałam? Tam jej dane? No, weź dane, pobierz. Ja bym sobie, tak?